Przyjęcie pomocy jest bardzo trudne. Nie dlatego chyba, że ja nie chcę tej pomocy. Chyba nie. Chyba dlatego, że ja ciągle mam nadzieję, bo gdzieś chyba tak jest w ludzkim, moim, człowieczym marzeniu, żeby sobie poradzić. Jest to pragnienie, jest to, i jak jeszcze wezmę pod uwagę wszystkie mechanizmy, które sobie wtedy działają, mechanizm iluzji zaprzeczania, nałogowego regulowania uczuć, czyli tego przymusowego, kompulsywno-obsesyjnego dostarczania sobie ulgi, albo zamiany uczuć jednych na drugie, manipulowanie nimi, używaniem do wszystkiego złości na przykład, tak? Nie? I mamy taki worek z napisem złość, a tak naprawdę tam złości to jest, co kot napłakał. A więcej jest zupełnie innych uczuć, takich jak poczucie krzywdy, zranienie, poczucie smutku, poczucie winy, osamotnienie, takie doznania, wstyd na przykład tam może być, ale ja nie wiem, co z nimi zrobić. Poza tym, po pierwsze, nie umiem ich rozpoznać, po drugie, nie wiem, co z nimi zrobić, więc zamieniam je w złość. Nie? Albo jeszcze jest jeden taki postmodernistyczny worek, który się nazywa stres. Tak? I przeżywam stres. Gdy pytam o to na poziomie emocjonalnym, co jest w stresie, to nie wiem. Chyba jestem wkurzony, albo się boję. Nie? Czyli wiem, co tam jest, ale nazywam to stresem, bo nie bardzo wiem, co zrobić ze stresem. Stres jest taką enigmą. Nie, jakąś tajemnicą. Jeszcze jak weźmiemy poranny wyrzut kortyzolu i usprawiedliwienie, że w tym czasie to lepiej do mnie nie podchodzić, więc właściwie mam takie poczucie, że okej, dobra, nie ma to nic do roboty. Ale kiedy rozłożę to na poziom emocjonalny, no to nagle się okazuje, że tam jest złość, że tam jest smutek w tym stresie, że tam jest lęk, obawa, niepokój. No i tu dobrze byłoby, żebym ja sobie pozwolił na czucie tego. Bo kiedy ja myślę, nie radzę sobie z uczuciami, to myślę, nie chcę ich czuć. Po to szukam tych różnych zachowań obsesyjno-kompulsywnych, żeby nie czuć. Nie? No i ten jeszcze ten mechanizm rozdwojenia, rozpraszania ja. Tak trudno jest mi przyjąć tę pomoc, bo ja nie wiem w ogóle, dlaczego ty chcesz mi pomóc. Więcej, myślę sobie, że jak ty chcesz mi pomóc, to ty robisz jakiś zamach na mnie. To znaczy, że ty bardzo źle o mnie myślisz. Nie? Bo my mamy tak społecznie, że jak ktoś wymaga pomocy, to znaczy, że w ogóle jest do kitu. Nie, dlatego osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym albo z ograniczoną sprawnością, tak, to tym będziemy pomagać. I ja mam w głowie w ogóle zrobione, że ludzie ci to w ogóle są jacyś tacy drugiej kategorii. Nie? To w ogóle nie jest takie społeczne w ogóle poczucie litości. Nie? Mnie to wkurza strasznie, ale czegoś takiego doświadczam. No i ja jak ty chcesz mi pomóc, no to ja też się umiejscawiam pomiędzy takimi ludźmi, którym i oceniam sam siebie źle, gdyż jak jestem w jakimś kryzysie, no to przecież krytyk wewnętrzny we mnie jest rozbudowany bardzo mocno. I od razu wychodzi i mnie ocenia bardzo, bardzo źle. Ja nie widzę, bo jestem w zaprzeczaniu, ja jestem w manipulacji, więc ja nie widzę tego, że utrzymuje się od wielu, wielu lat, albo od długiego czasu, pewnej takiej rzeczywistości dołu z rzadką gnojówką. Nie? Siedzę tak potąd, tyle wystaje. Śmierdzi to śmierdzi, przyzwyczaiłem się, ciepło. Nie muszę być ubrany. Chodzi tylko o to, żeby nikt nie robił fali. A ty włazisz tą kuźwa i robisz mnie falę. I dlatego nie jesteś tu mile widziany. Moim zadaniem jest ciebie zniechęcić do włażenia tu, w celu wyciągania mnie oczywiście, bo po co tu łazisz? Gdyż jak włazisz, to ja nie widzę tego, że ty się brudzisz. Ja widzę tylko, że robisz falę. I chodzi o to, żeby wytrzymać ten stan, w którym jestem, nie oddychać za głęboko, za szybko, bo ja sam zrobię falę. Istotą życia w dole z gnojówką jest nie robić fali. I dlatego za każdym razem, jak ktoś robi te fale, to jest moim wrogiem. Ja nie przyjmuję, no bo musiałbym wyjść, musiałbym zobaczyć, kim ja jestem, zobaczyć, co ja tam mam, czy ja jestem w ogóle ubrany. Nie trzeba by się było umyć. A i tak smród jeszcze utrzymuje się bardzo długo, tak? Bo jak ja bym się umył, to bym nagle poczuł, cholera, ta gnojówka to trochę śmierdziała. Nie? I to przyzwyczajenie by minęło. Dlatego te
pomoc jest mi tak trudno przyjąć. Tak trudno mi jest się przekonać do tego. Jest we mnie tyle lęku, tyle obaw przed zmianą. A w głowie i tak mam takie, wiesz, wyobrażenie, że będzie zmiana na lepsze. Ludzie, którzy zdrowieją, dobrze wiedzą, że to wcale to nie oznacza, że to jest zmiana na nowe. I to jest bardzo trudne. Nowe jest trudne. Dobre jest trudne. Lepsze to w kategorii mojego przewróconego systemu wartości, to znaczy wygodne. Dobre to jest to, co mi pasuje, jak jestem w chorobie. W infekcji, bo to jest taka infekcja, która się, jakaś grzybnia, która się we mnie rozrasta, nie? I przejmuje kontrolę nad większością ośrodków w moim ciele, w moim mózgu, w sercu, w duszy. Jak ja w tym wszystkim tkwię, to myślę sobie, że dobre to jest to, co mi pasuje, a złe to cała reszta. I kiedy myślę, zrób coś dobrego dla siebie, to znaczy we mojej nomenklaturze sobie poleż. To jeszcze jest to takie znane, nie czuję się z tym komfortowo. Nie? To jest też taki wynalazek słowotwórczy. Nie czuję się z tym komfortowo, tak jakby jakakolwiek zmiana przebiegała w strefie komfortu. Zmiana nie jest strefą komfortu. Zmiana nie odbywa się w strefie komfortu, bo zmiana jest w strefie ciężkiej pracy, wyrzeczeń, bólu i cierpienia. Tam się odbywa zmiana, tylko to mnie kształtuje, na co cierpię, tak? Na co cierpię. I ta zmiana nie następuje, dlatego że... Wiesz, ja byłem w 5 terapiach. I ja już w pierwszej wiedziałem, co zrobić. Wiedziałem, co zrobić, wiedziałem jak, wiedziałem kiedy, wiedziałem z kim, wiedziałem też po co. Tylko nie wpadałem na pomysł, żeby to zrobić. Za każdym razem mówiłem, a coś innego? To nie. Idź na meeting, znajdź sponsora, rób program. A coś innego? Idź na detoks, jedź na terapię, nie? Zostań tam najdłużej jak potrafisz, potem znajdź sobie mieszkanie, bądź samodzielnym mężczyzną. A coś innego? Chodziło o to, żeby to zmiana, żeby się jednakowoż odbyła w strefie komfortu, bez mojego wysiłku. Nie ma czegoś takiego. Zmiana jest poza strefą komfortu, zmiana jest ku nowemu i zmiana jest na nowe. To nowe bywa bardzo trudne. Zanim podejmiesz zmianę albo pojawi się w tobie taki ruch ku zmianie, przemyśl to. Przemyśl to dobrze, bo nic już nie będzie taki jak dawniej. Już nigdy nie będziesz miał komfortu picia ćpania, robienia sobie krzywdy, siedzenia w jakimś matriksie swojego życia i nie będziesz mógł powiedzieć auć, nie wiedziałem, bo będziesz wiedział i poczucie winy będzie potworne. Przemyśl każdy taki pomysł kilka razy, a jak już będziesz wiedział, będziesz gotowy, będziesz pewien, a wtedy gdzieś zadzwoń i poproś o pomoc. Dzięki.